A więc już idziemy dalej, mamy grę znowu zapisaną. I coś może jeszcze Ionia ciekawego na ten cały temat powie, czy coś? Trzy kropki? Jezu, ale przydatny, wielkie dzięki! O, chyba że jeszcze powie to. Ta drabinka jest skrótem do Tezmili. Idź tam! Teraz się martwię o moją własną igłę. Wiem, że się znowu spotkamy, ale jeżeli nie, to znaczy, że ktoś z nas opuścił ten świat. I to będziesz ty! A, w sumie to mu się śmieje. Papa? Dobra, to jest intrygująca moc, że się Ania zmienia w papier i w ten sposób odlatuje. No dobra, teraz przejdę tędy po tej drabince w dół i o tym, co widziałem, po prostu zapomnę. Okej, to miejsce wam się wyda za chwileczkę znajome, jak tylko tutaj otworzę pewne drzwi. O właśnie, konkretnie te tutaj. Przechodzimy i... widzicie? Podziemia zamku Osuche. Co na pewno, jak mówię, no... to miejsce widzieliśmy już w rozdziale drugim, gdzie no... głównym bohaterem był jakby Duster tego rozdziału. I okej, tu mamy kolejnego nowego przeciwnika. Właściwie dwóch w jednym. Oto jest... zespół braci. Oni mogą być naprawdę groźni, nie warto ich lekceważyć. Mają, znaczy, najbardziej się obawiać się z ich strony ataku combo, który zadaje wam obrażenia zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jest jakby połączeniem ognia, alfa z całkiem mocnym uderzeniem. Jak mówię, ten atak może wam naprawdę zadać dużo szkód, więc jak mówię, tego się głównie obawiacie ze strony zespołu braci. Poza tym mają jeszcze słabsze ataki fizyczne, mają też, jak pamiętam, zamrożenie alfa. Ale jak mówię, combo właśnie fizyczno-psychiczne jest najgorszym ich ruchem. Oczywiście najgorszym dla was, najlepszym dla nich. Ale co do walki z nimi, po prostu chyba jednak sądzę, że chyba się po prostu ograniczy do kombosów i to wam powinno wystarczyć, moim zdaniem. Mamy obiegnięcie, czyli właśnie jeden z tych ataków czysto fizycznych. Myślałem, że ta walka pójdzie mi w sumie gorzej, będzie więcej łomotu z ich strony, ale jednak żyję i mam się dobrze. I to mam trochę mięsa, wielkie dzięki. Tak, te oto szkiety już przed nami uciekają, więc no nimi nawet się nie ma co zajmować i tak dalej. Nie wiem, czy już ich tylne splajty widzieliśmy, ale na tyle, jeżeli nie, to nie ma się tym co szczególnie przejmować. Widzicie? To już właśnie jest jakby... widzicie, to właśnie jest... nie wiem... to jest właśnie podziemie zamku Osuche. Jak mówiłem, właśnie teraz cały czas jesteśmy w zamku Osuche i jakby to miejsce wam się powinno wydać naprawdę znajome. I widocznie duchy i pajęczaki powróciły do tego zamku, bo... my nie pamiętacie, że w piątym rozdziale ich tam nie było, bo... świńskie maski ich wszystkich wygoniły po prostu. Ale jednak się zdecydowali na powrót te całe duszki. Uf, uf! I wolniej z usta się wyniuchał. Wuf, 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 wuf! Bo na tego gra nie chce przetłumaczyć, czy co? Nipolit przy zamku... aż przy zamku, przy grobie Hinawy. Tak, że pop, tak. Pomyliłem zamek z grobem. To jest świetne. Zamek i grob. Dwie kurcze rzeczy o dwóch kompletnie różnych rozmiarach. A nieważne. Lukas, czy widziałeś Flinta? No, ostatnio nie. Musi być naprawdę zajęty. Właśnie był tu przed chwilą i odwiedzał grób Hinawy. Pewnie znów idzie... pewnie znów jest w górach. I znów szuka Klausa. Szukaj Klausa, odwiedź grób. Szukaj Klausa, odwiedź grób. To wszystko, co twój staruszek teraz robi. I tak przez 3 lata? Auć. Jego jedynym zbawieniem jesteś ty, Lukas. Jesteś tak silny teraz, tak urosłeś, że Flint nie musi się martwić. Urosłeś na naprawdę dobrego koleżkę. Proszę, Flint mi to dał. Chciał, żebym ci to dał, jeżeli tylko się spotkamy. I to, że to jest jakiś, nie wiem, coś na szczęście, który, co twój ojciec przytrzymywał, odkąd był sam chłopcem. Odznaka odwagi. Okej, wezmę to. I teraz pójdziemy...
A czy, no niby teraz powinniśmy iść do laboratorium Chimera, ale najpierw jednak chcę jeszcze załatwić dwie inne rzeczy. Najpierw pójdziemy do Słonecznego Lasu, więc pójdziemy teraz na skrzyżowaniu na zachód. Telefon! I znowu ten dzwonek już miał się odpalić, to ty, wiecie, fanfary świńskich masek. Komandorze, gdzie jesteś? Dakota? Dakota? Butef! Nie, babam nonsens! Wszyscy czekają na... w laboratorium Chimera. Ja jeszcze się nie pojawiłem jednak. Powód jest taki, że zapomniałem, jak tam się dostać. Znaczy, rozumiem kierunki i tak dalej, ale... Żeby iść do laboratorium, to musisz na skrzyżowaniu iść przez tory kolejowe do fabryki i potem na zachód przy kolejce górskiej. Tylko powód jest taki, że nie wiem, gdzie jestem. Halo? Komandorze, w porządku? Ja... O! Widzę laboratorium! Miałeś rację! I mówię to samo, że skrzyżowanie do tego przez tory, do stacji kolejowej, znaczy tam kolejki górskiej w sumie i na zachód. To prędzej on nam mówi, jaki jest kierunek, niż my jemu. To jest naprawdę ciekawe. O, właśnie tu pamiętam, był goście z tymi przedmiotami, więc teraz się tym zajmę. Jak mówię, parę przedmiotów chcę się póki co pozbyć. No mniej więcej szczególnie tą całą kartę ciekawostek numer 2, bo jak mówię, tych kart absolutnie nie potrzebuję. Przynajmniej teraz i też nie wiem, czy w ogóle będę ich potrzebował. Także pozbędę się pamiątki po Eoli, bo jak mówię, lepiej ją mieć na takie bardziej szczególne okazje, niż takie nie mieć cały czas u siebie w plecaku. To jest, jak mówię, naprawdę lepszy pomysł. Tutaj niech pomyślę. Jeszcze zostawię sweter, bo właściwie z nim jest związany jeszcze pewien ciekawy dialog z pewnym NPC-kiem, więc ten sweter jeszcze zostawię. I teraz, jak mówię, pójdziemy na zachód do Lasu Słonecznego, bo jak mówię, jest tam jeszcze mniej więcej dwójka przeciwników, którą chcę wam pokazać, z którymi jeszcze nie walczyliśmy. I ten cały kurczak wąż nie jest jednym z nich. Będziemy teraz trochę głębiej właśnie w ten las. No myszy też już z nimi mieliśmy do czynienia, więc ona też nie jest nowym przeciwnikiem. Okej, oto jeden z nich. Oj, w ogóle ten prezent? A, jest po prostu. Myślałem, że jest pełny, bo tak się dziwię, że właśnie, że... Myślałem, że jest pełny, że tam jeszcze można coś zdobyć. Okej, ten tutaj. A czy jego już widzieliśmy w rozdziale czwartym, ale jak mówię, w czwartym nie warto z nim walczyć, bo on wtedy jest jeszcze dla was zbyt silny. Oto jest tarty pochrznowy potwór. Jak pamiętam, potwór ma mniej więcej atak zamrożenia beta, ma też atak śluzem, który się liczy jako atak fizyczny. Więc jak mówię, ten gość jest dla was zbyt mocny w rozdziale czwartym. W siódmym już niekoniecznie, już go można śmiało atakować i to nawet kombosy tutaj powinny w walce z nim tutaj wystarczyć. Więc po prostu ich użyję, już nie jest tak źle. I atak, no już nie tak mocny, jak mówię, w czwartym rozdziale ten gość by jednak was naprawdę doszczętnie zniszczył. Okej, udało się, to już wszystko. Doświadczenie. I się teraz może jeszcze ewentualnie uzdrowię, bo no Bowny nie ma tak już dużo punktów zdrowia, tak właśnie ma tak około 60 mniej niż maksymalnie. I tu też w tych okolicach się powinien pojawić jeszcze jeden nowy przeciwnik. Tylko nie wiem, czy go teraz spotkam, bo jest to jednak całkiem rzadki przeciwnik i no nie zawsze się on tu pojawia. Więc teraz może wyjdę do chwili, kiedy już go znajdę, a więc cięcie! Dobrze, już mi się go udało znaleźć, on będzie gdzieś chyba tutaj, gdzieś tutaj uciekał, widziałem przed chwilą. I pewnie tak gdzieś się wynurzy. O, tutaj jest! A, od przodu, właśnie chciałem go bardziej od tyłu zaatakować. Okej, to jest! Czarna, żywa fasolka. Jak mówię, lepiej ją absolutnie atakować od tyłu, bo... Jeżeli on zaatakuje się od przodu, to jest szansa, że ona użyje ognia alfa lub beta. Jest także szansa na to, że ona ucieknie z walki i za to nie otrzymacie no, z tej walki doświadczenia. I właśnie fasolka wam da tonę doświadczenia i tutaj po prostu nie żartuję, to jest tona doświadczenia. Ale co do statystyk, no ona pamiętam jednak mało defensywy, mało punktów, a jest zdrowa, więc pod tym względem jednak jest ona łatwym przeciwnikiem.
Podobnie zresztą było z tą gąsienicą w Earthbound. Też jest taka właśnie, wiecie, że ma dużo doświadczenia, które może wam dać i jednak jest słaba, jeśli chodzi o statystyki, ale mocna, jeśli chodzi o ataki. Ale tutaj jednak po prostu użyję kombosów i to też powinno przy tej fasonce wystarczyć. Ooo, ogień beta, to będzie bolało. A jak mówię, nawet z tym ogniem beta, to będzie tego warte. Okej, pokonujemy ją i uwaga, uwaga! Wow! Patrzcie na to doświadczenie, to prawdy. I teraz... muszę się przygotować z tym gardłem. Lukas! Level 32! Słodko! Punkty zmarło 13! To wymiota! Punkty psychiczne 11! Ustary ofensywał 4! Ustary defensywał 3! Ustary inteligencja 3! Ustary szybkość 3! I bony level 32! Słodko! Punkty zmarło 14! Ofensywa 6! Defensywa 2! Ustary inteligencja 4! Szybkość 1! No patrzcie! 3 levele od razu! Awans o 3 levele dzięki tej jednej fasolce! No patrzcie, bo jak mówię, ta fasolka daje wam tonę, po prostu tonę punktów doświadczenia i jak mówię, no tu wręcz nie ma żartów, naprawdę z nią warto zawalczyć. Więc to wszystko jeśli chodzi o fasolkę, tylko się szybko jeszcze uzdrowię. I teraz przejdziemy się jeszcze do wioski Tezmili, konkretnie do tej całej plaży, która była na zachód gdzieś tam, a więc znowu cięcie. I przy okazji uczymy się nowej mocy, którą jest wzrost defensywy Omega, no na pewno to nam się bardzo przyda. A więc to wszystko co tej mocy, tej gorączki, a więc jak mówię, cięcie do plaży. Po pierwsze możemy tutaj znowu spotkać tego gościa z hot dogami, który wygląda jak Ness i gada tak trochę z włoskim akcentem. Witaj w morskim shopie! Czy ty kupisz coś tam? No i zobaczmy co on tam ma do sprzedaży. Znaczy, interesuje mnie tylko jeden jego przedmiot. Ma też zupę, dużą zupę z krewetek i także ma wielki stek, no w końcu. To właśnie to jest też taki dowód na to, niby na to, że to jest Ness, że wiecie, Ness właśnie jako ulubione jedzenie miał stek i właśnie on takie steki sprzedaje. Ale jakby steki i zupy mnie tutaj nie interesują, mimo że to są całkiem dobre przedmioty uzdrawiające. Najpierw muszę na coś, widzę, u Lukasa sprzedać, bo jednak on ma u siebie pełno miejsca. A mi co sprzedam? Nie antidotum, bo antidotum będzie tutaj szczerze przydatne w nadchodzącym fragmencie tej gry. Sprzedam może... Zobaczmy co my tu mamy. Może niech będzie... Wiecie, niech będzie wskazówka, bo nawet z tego tak często nie korzystam. Nawet nie wiem, czy w ogóle z tego korzystam, więc tą wskazówkę sobie odpuszczę. I ją sprzedam. I tak, do Lukasa kupię teraz koszulkę Aloha, która mu, jak widzicie, zapewnia ochronę przed ogniem i to może być całkiem przydatne, więc teraz to mu całkiem chętnie kupię. No, sprzedajmy jego koszulkę DCMC, w końcu no już nie będziemy też z tych całych mocy DCMC korzystać w tej grze. Z tego korzystaliśmy tylko przy kawalerzyście. A już widzę, no tak, no już to na siebie założył. Więc jak mówię, Lukas ma teraz już ochronę przed atakiem ognia. Przed słupem ognia! Oj, znowu ci stali zakochani.